Przyjęta formuła rozgrywania zawodu w formie wiosennej Spartakiady odbywa się po raz pierwszy. Po zakończeniu zawodów przyjdzie czas na podsumowanie i określenie, czy taka forma rywalizacji sportowej, czy taką formę należy kontynuować jako Spartakiady, czy też należy rozważyć powrót do wcześniejszych rozgrywek. Wszystkim sportowcom w mundurach, biegaczom na orientację, siatkarzom, pływakom, piłkarzom halowym życzę jak najlepszych wyników sportowych, rekordów życiowych, walki z zachowaniem zasad fair play oraz miłego pobytu w murach 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Niniejszym Spartakiadę wiosenną w 2014 roku uważam za otwartą. Dziękuję za uwagę.